Te dwa cytaty są wciąż aktualne. Dlatego w 101. rocznicę odzyskania niepodległości powtarzam je za narodowymi wieszczami. Powtarzam je w katedrze w Lwowie, będącej świadkiem dziejowej historii. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaka Polska. Mogę jednak powiedzieć, za jaką Polską tęsknię i jakiej pragnę. Wierząc w mądrości Bożej, która przemówiła do nas w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii, wnoszę w sercu pragnienie, aby w naszej Ojczyźnie wszyscy umiłowali sprawiedliwość i ze czcią szukali Boga w prostocie serca, ufając Mu i żyjąc w czystości ducha, przejrzystości postępowania, prostolinijności i uczciwości, nie wystawiając Boga na próbę i nie wzbudzając Jego gniewu, przyjmij błogosławieństwo na dziś i jutro naszej historii, w wierze pokładając swą nadzieję i na wierze budując swą przyszłość. Wierząc w mądrości Bożej, pragnę, abyśmy szukali Boga i we wszystkim zwracali się o radę, szczególnie w podejmowaniu ważnych decyzji. Z ufnością prosząc o to, by był z nami obecny, bo jak powiada nasze stare przysłowie, bez Boga ani do proga. Uzupełnieniem myśli z pierwszego czytania jest dzisiejsza Ewangelia, w której zawarte są trzy reguły, którymi powinni kierować się uczniowie Jezusa. A my przecież od 1050 lat, 3 lat należymy jako naród do tego grona, budując swoją tożsamość w oparciu o mądrość Ewangelii i wierność Krzyżowi. Pierwszą z nich jest unikanie sytuacji, która jest przyczyną zgorszenia, mogącą doprowadzić do upadku nie tylko moralności jednostek, ale nawet całego społeczeństwa. Dlatego niech dzisiaj zapadną w naszą pamięć ważne słowa Jezusa, który poucza, że największą winę grzechu zgorszenia ponosi ten, kto na złą drogę sprowadza małych, czyli słabych w wierze, a tym samym podatnych na wpływ i szkodliwe poglądy. Niech więc nikt z nas tutaj obecnych nie przykłada swej ręki do grzechu zgorszenia, do upadku cywilizacji miłości Boga i bliźniego. Druga reguła dotyczy obowiązku upominania i przebaczania. Zła nie można tolerować, udając, jakoby nic się nie wydarzyło. Ten, kto jest świadkiem grzechu popełnionego przez bliską mu osobę, nie może pozostać wobec niej obojętny, ale powinien ją upomnieć. To upomnienie braterskie jednak nie może wynikać z chęci odwetu, ani nie może być spowodowane gniewem, ale powinno mieć na względzie nawrócenie brata i siostry, zmianę jego postępowania oraz pojednanie. Dlatego, gdy grzesznik się nawraca, ten, który został przez niego obrażony lub w jakiś sposób dotknięty jego złym czynem, ma obowiązek przebaczyć. I tę regułę zapamiętajmy. Wydaje się, że dzisiaj jest ona bardzo potrzebna naszemu narodowi, nie tylko na gruncie politycznym, ale również w codziennych relacjach międzyludzkich, gdy podzielone nie tylko społeczeństwo, ale również i rodziny stają po przeciwległych stronach barykady. Nie możemy pozwolić, aby w jednym domu, któremu na imię Polska,
Kościoła i zgodę. Musimy zrobić wiele, aby zgodą i jednością narodową opartą o Ewangelię miłości budować ład i porządek wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. A wraz z nimi żyje świadomość przynależności do narodu, który wybrał Jezus jako drogę, prawdę i życie. Trzecia wreszcie reguła polega na właściwym rozumieniu wiary. Apostołowie proszą Jezusa, by umocnił ich i ich wiarę. Odpowiadając na ich prośbę, Jezus daje do zrozumienia, że nie ma potrzeby, by Bóg specjalną interwencją ją pomnażał lub wzmacniał. Chodzi raczej o to, by apostołowie pozwolili Bogu działać w sobie i przez siebie, a wówczas ich wiara ujawni na zewnątrz taką moc, jaką ma ziarno gorczycy. W ziarnie tym jest ukryta wielka siła. Choć jest ono bardzo małe, to wyrasta z niego krzew osiągający wysokość 3 do 4 metrów. Mając więc tak żywotną wiarę, człowiek może dokonać nawet rzeczy niemożliwych. Dlatego w trzeciej regule odnajdujemy dla siebie zachętę, aby nie porzucać wiary, nie deptać jej symboli, nie ignorować Słowa Bożego, lecz zaufać Bogu i nie rozbijać fundamentu prawa Bożego, na którym zbudowana i osadzona została nasza ojczyzna. Moi drodzy, nasza dzisiejsza obecność na Eucharystii jest zakończeniem wielkiego narodowego dziękczynienia za dar wolności, który po 123 latach rozbiorów został powierzony w nasze ręce. Za tym darem stoi ofiara i poświęcenie wielu pokoleń. Nie wolno nam zmarnować ani podeptać ich wielkiego dzieła, bowiem miłość ojczyzny to nie tylko pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny stan i przyszły kształt. Dlatego stawiam Tobie i sobie pytanie, jaka Polska? Jaka Polska jest w moich i Twoich pragnieniach? Jaką Polskę buduje Twoje i moje postępowanie? Cyprian Norwid pisał: ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Nie możemy zatem czuć się zwolnieni od odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie tę moralną, i o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Bo jak mówi święty Jan Paweł II, trzeba tę wolność mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem i jest także wielkim zadaniem. Niech więc nasza ojczyzna dzięki nam będzie przykładem wiary dla świata odchodzącego od wartości chrześcijańskiej. Niech będzie przykładem miłości Boga i bliźniego dla świata coraz bardziej skłóconego i podzielonego. Niech zachwyci innych wiernością Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Niech nasze dobre czyny wzmocnią naszą ojczyznę i przekażą ją przyszłym pokoleniom jako największą po Bogu wartość, dla której warto żyć i pracować, a gdy przyjdzie potrzeba, to nie warto ofiarować swoje życie Bogu.